Drodzy widzowie, drodzy przyjaciele, jako że YouTube'owe demonetyzacje dają ostro w kość, a tematy poruszane przez nas są jak najbardziej niepopularne pośród internetowych algorytmów, z całego serca prosimy Was o wsparcie. Tym wsparciem mogą być zakupy w naszym sklepie, wpłaty na Patronite oraz doping w internecie, czyli łapki w górę i udostępnianie naszych filmów. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie pod filmem. Jestem najsłabszym człowiekiem na świecie. Tak słabym, że nigdzie się nie spieszę. Nie próbuję nosić cudzych ciężarów, ani się złościć. To wymaga zbyt wiele energii. Przegrałbym każdą konkurencję, więc w nich nie startuję. Dbam o każdą napotkaną istotę. Wiem, że mogę potrzebować jej pomocy. Nie potrafię dominować ani sprawiać wrażenia. Jestem słaby, więc nic nie ryzykuję. Nauczyłem się cieszyć z małych rzeczy. Intrygują mnie mocniej pszczoły niż samoloty, bardziej niż rumor miejskiego życia. Pociąga mnie leśna cisza. Moje legowiska są miękkie i utkane z pięknych tkanin. Dogadzam sobie zapachami ziół i smakiem szlachetnych jagód. Dobrze mi być ze sobą. Nikt mi nic nie udowadnia, nie wałkuje wspomnień, ani się z nich nie tłumaczy. Jestem sobie w towarzystwie wielkich gór. Słaby, drobny kruch. Siadają jaskółki. Jak mogłyby bać się kogoś tak bezsilnego? Poddaję się, przyznaję. Wiatr mocniej zawiał i upadłem. Dopiero wdychając kilka razy obłędny zapach gleby, powoli podnoszę moją delikatną twarz. Zobacz, jaki piękny zachód słońca. Jak dobrze jest się potknąć, by wstawania zaznać. Wstawać mógłbym w nieskończoność, gdy lekko mi upadać. Oto chyba odkrył własną siłę. Świetlisty Panie Stworzycielu, nie wszystko potrafię pojąć, ale widzę przejrzyście, że wobec okrucieństwa, a także piękna tego świata, moja słabość jest darem widzenia przewrotności wszechrzeczy. Gdybyśmy się tak wszyscy naraz przewrócili, może zniknęliby silni i słabi, piękni i brzydcy, mądrzy i głupi. Przecież każdy z nas się w końcu przewróci.
Gdy jestem najsłabszym człowiekiem na świecie, jestem szczęśliwy będąc tym, kim jestem. Witajcie. Dzień dobry, witam was. Usłyszeliście post, który poruszył mną, gdy go przeczytałam. Nie tylko mnie. Ten post dotarł do wielu, wielu ludzi, no nie? Tak, wzbudził poruszenie, chociaż napisałem go dla siebie. I dopiero później stwierdziłem, zaryzykuję. Jak gdy go przeczytałam, poczułam ulgę. No bo przecież nic nie muszę. Absolutnie nic. A mimo to pędzimy, musimy, nadążamy, biegniemy, staramy się, dotrzymujemy terminów i robi się tego tyle, tak dużo, że w pewnym momencie nie zauważamy tego, jak bardzo jesteśmy zmęczeni i oddaleni od siebie. Dokładnie. Dokładnie. Ta postać jest trochę taka wzmocniona, wyolbrzymiona, że mężczyzna kruchy aż tak, ale skoro jest taka duża dysproporcja, tak jak mówisz, tej dominacji, tego wymagania od siebie, popychania siebie do różnych rzeczy, to i poddanie się musi być równie wielkie. Takie mogę nie dać rady. Mogę sobie na to pozwolić. Mogę nie mieć siły. A jednak nie pozwalamy sobie na to. No, uczymy sobie się pozwalać. Mm. Uczymy się sobie pozwalać, ale jest to... Wymaga ogromnej odwagi. No żeby tak. Przede wszystkim się zatrzymać. Żeby zdecydować, że gdy cały świat pędzi, ja stoję w miejscu. Różne przekonania za tym stoją. Mogę coś przegapić. Jestem leniwa. Jestem leniwa, a lenistwo to w ogóle... Kiedyś słyszałem, że filozofia jest pochwałą lenistwa. Ale nie, wiesz, myślenie, bujanie w obokach, ale filozofia, czyli umiłowanie mądrości. A kiedy ta mądrość się zbiera? Kiedy rzeczywiście mamy czas podejść do własnych wniosków, zobaczyć siebie z boku. I to wymaga stworzenia przestrzeni. Stworzenia przestrzeni. Cały zachód zorientowany jest na czas. Na wczoraj, co było, co się zdarzyło, bolesne. Na jutro, co jest plany. Do zrobienia, o czym marzę, czego pragnę. Plany, planery. Tak. Kalendarze. A wschodnia myśl bardziej zorientowana jest na przestrzeni. Na otwartości. Kompletnie inny paradygmat. Dlatego na ten moment jest mi dużo bardziej bliski. Tak można by powiedzieć, że zachód jest bardziej męski, a wschód bardziej kobiecy. I to... Jak bardzo męscy teraz jesteśmy w tym rozumieniu siły, dążenia, osiągania, zdobywania, tak? No to widzimy po owocach, jak wygląda planeta, relacja aktualnie człowieka z naturą, jak wygląda zdjęcie lądu z satelity, po prostu no, wycięliśmy 70% przyrody, większość rzek jest brudna. No jest to po prostu przykre, tak? A nadal się nie zatrzymaliśmy, bo przemysł cały czas kalkuluje, co by tu jeszcze zrobić, co by jeszcze wycisnąć, żeby bilans w korporacjach się zgadzał, wychodzi na plus. I raporty na temat stanu rzek, lasów nikogo nie interesują tam w tych przestrzeniach. I jak to się ma do naszej indywidualnej historii? Jednostki. Człowieka, który urodził się w danym systemie i był kształtowany w orientacji konkretnych marzeń, tego, że mamy być jacyś, tak bardzo pragniemy szczęścia, dążymy do takiego momentu, w którym jesteśmy cały czas radośni, tak jakbyśmy zapomnieli, że można być szczęśliwym, przeżywając smutek. Można być szczęśliwym człowiekiem, przeżywając gniew. A również rozpacz. Jest taki moment w życiu, kiedy już nie masz, tracisz ludzi, tracisz zdrowie, nie masz już nic. Padasz na ziemię z rozpaczy, płaczesz i to jest
tak przepiękna rozpacz, bo wiesz, że dotykasz jakiejś wolności, że wszystko z ciebie odpada, że jest w stracie pewna wolność. Zawraca nas to do wewnątrz i spotykamy się z bardzo ważną prawdą. Jest przestrzeń, w której nie jesteśmy w stanie nic stracić. Jest przestrzeń w nas, gdzie nic nie tracimy, nie umieramy. I wydaje mi się, że takie naprawdę wywrócenie się w życiu, takie głębokie potknięcie, a wielu z nas tego potrzebuje, żeby się zatrzymać, naprawdę wraca nas do naszego prawdziwego ja. Do tego, czego my naprawdę chcemy. Bo możemy udowadniać różnym osobom, tacie, mamie, tak, te wzorce odtwarzać i nawet możemy żyć życiem stabilnym, komfortowym, ale czy nam się wtedy chce śmiać? Czy nam chce się cieszyć i działać z poziomu inspiracji, entuzjazmu? Jak potężna jest to różnica, kiedy jesteśmy obowiązkowi, skuteczni, efektywni, wydolni, a kiedy jesteśmy radośni, szczęśliwi. Kiedy współdzielimy tą radość z innymi. Dokładnie. Dokładnie, aż tak wystartowaliśmy, a ja tak mam ochotę zaproponować nam wszystkim, abyśmy złapali kontakt z tym, jak się czujemy. Możemy wznieść tą rozmowę na nowy poziom, jak pozwolimy sobie wszyscy nawzajem mieć teraz kontakt z własnym ciałem. Z ciężarem, grawitacją. Wdychając powietrze, rzeczywiście wdychamy je klatką, ale możemy też brzuchem. Wdech może też zacząć się z naszych bioder. Z ziemi. Okej. Okay. A zatem czuję się poruszony, że możemy dotknąć czegoś ważnego, takiego napięcia, trzymania nie swoich bagaży. Nie mówiąc tylko o czymś, co jest takie utarte, że warto się zatrzymać, ale że wielu z nas dźwiga różnego rodzaju plecaki, obciążenia w postaci traum, różnych rzeczy, które odkładamy na później. Albo nieświadomie dźwigamy program, który nam każe zasuwać. My nie wiemy o tym, że go mamy. Tak, bo na przykład była jakaś sytuacja w rodzie, że nagle była strata duża, nie było pieniędzy. I teraz się cały czas ciśnie, żeby nie doprowadzić do sytuacji, że jest ich mało. A jakby to nie można było się rozluźnić tym, że jest ich mało. Jest ich mało? Okej. Okay. Tak? Obfitość, czyli przypływ i odpływ. A co nam daje sytuacja, w której nie mamy nic? Ty teraz doświadczasz tego procesu, bo wsiadłeś w samochód. Niemalże nie wydajesz pieniędzy, co wcale nie znaczy, że ich nie masz. Jak funkcjonujesz? Że to nieposiadanie, o którym powiedziałaś. Jestem w kamperze rzeczywiście teraz od 2 miesięcy. Szukam ziemi, chcę zbudować dom, ale na razie jest ta podróż. Też mam swoje standardy i chcę, żeby ta ziemia była taka i taka i taka. I chcę sobie to dać. Gdy nie masz nic, no to od razu naturalnie mnie zwraca, to polegasz na innych. Przyjechałem, skorzystałem, wziąłem prysznic. Jakie to cudowne, że mogę polegać na tobie, tak? Że spotykamy się tu przede wszystkim jako ludzie. Dzisiaj sytuacja jest u nas wyjątkowo serdeczna, bo mamy gości Michała i Natana, którzy również podróżują swoim kamperem, właściwie vanem. I dzisiaj jedliśmy ryż. Razem wszyscy. Tak, gotowany. Z jogurtem i powidłami, które w dużej mierze były powidłami zrobionymi ze zdobycznych owoców frigańskich. Więc słuchajcie, przepiękne energie zawarły się w tym posiłku.
Po pierwsze, pomysł na obiad pojawił się ze wspomnienia z przedszkola, ryż z cynamonem i jabłkami. Także mieliśmy taką podróż do przyszłości wspaniałą. Byliśmy wszyscy razem. Cieszyliśmy się tym, że nam smakuje, a jeszcze cieszyliśmy się tym, że owoce, które jedliśmy, nie zginęły w czeluściach odpadów, tylko jeszcze posłużyły i były za darmo. Tak, jeszcze można skorzystać z tej energii i tego życia. Tak, także wpojono nam to, że my mamy zarabiać, bo głód jest naszym największym wrogiem. Głód równa się śmierć. Okazuje się, że nie. Że rośnie wokół nas mnóstwo roślin jadalnych. Prawda. Wczoraj zebrałem cały słoik jagód. Takie zjedzone jagody prosto z krzaka sprawiły, że mi się nic nie chciało jeść do końca dnia. Słoik zjadłem na raz. Takie nasycone tą żywą energią. Oprócz tego mamy całe mnóstwo roślin, które są opisane w dzikich smakach. Polecam wam tą książkę. Oprócz tego mamy właśnie różne dary wokół hipermarketów. Polecam ruch frygański do rozpoznania. I naprawdę można sobie to życie poukładać tak, by priorytetem było odczuwanie radości, albo harmonii, albo siebie. Ja bym powiedział, że po prostu odczuwanie. Kontakt z ciałem. Bo ciało jest wehikułem naszego ducha. Jest w wielu praktykach proponuje się i czasami naprawdę wysoką rangą nauczyciele proponują nie zwracania na to uwagę, to wszystko minie, tylko bądź tu obecny. Ale są takie traumy, są takie zamrożenia w ciele, które po prostu potrzebują zostać wyrażone. To czasami poprzez krzyk, jakkolwiek, ale potrzebujemy poczuć to, co tam w tym ciele jest. I powiem ci... Uciekłem myśl. Tak, po prostu samo odczuwanie, bo to powiedziałeś. Bo gdy priorytetem jest radość, no to co gdy... Gdy jest smutek. Gdy jest smutek. No tak, bo rzeczywiście wchodzimy do tej piwnicy w naszym domu nie po to, żeby w niej zostać i w tym smutku się topić, tak? Ale ten smutek potrzebuje być uznany. On potrzebuje być uznany. Dziecko w momencie, w którym jest widziane, jest uznane to, co się wydarzyło, ała, cokolwiek, może to odpuścić. Wie, że ma na to przestrzeń. Ile razy dzieci sprawdzają, czy mogą tutaj zapłakać? Proszę bardzo, one przestają płakać. One sprawdzają, czy jest to wsparcie. I nasze wewnętrzne dziecko ma tak samo. I w momencie, kiedy mamy taki ruch, że nie mamy przestrzeni na to, żeby odbierać sygnały z ciała i na to, co się tam dzieje w środku. Żyjemy z dnia na dzień zagonieni, albo wolimy włączyć film zamiast coś czuć, coś zrobić zamiast, jakkolwiek, tak? Albo co gorsze, napić się alkoholu. Na przykład, tak? Cokolwiek to jest, joint, alkohol, film, nawet rozmowa z drugą osobą, ale jeśli to płynie z tego miejsca, że ja nie chcę tego. Jest to po prostu przemoc wobec siebie. I przychodzi ktoś na sesję, tutaj drży ciało, łzy lecą, dużo się uwolniło, spada, a na koniec jest takie naprawdę duże uwolnienie, ale jest takie poczucie, ojej, ale jeszcze, nie? Ale jak przez lata przekraczaliśmy siebie i mieliśmy na przykład tysiące sytuacji, w których mówiliśmy, nie, wytrzymam. Albo dam radę. Albo jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Jestem silny. Zrobię to, bo wiem, że to mi pozwoli robić coś innego. Czyli nie stawiamy od razu na to, co my chcemy, tylko kompromisujemy się. No to się nagromadza. I
I te emocje nie wystarczą, żeby raz je uwolnić. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest praca na 10 lat, ale może tak być. Dla kogoś może być na 3 lata, dla kogoś na 2. Ale ta praca nie ucieknie. Ona jej się nie da magicznie jakoś, ni żadna medycyna, ani ceremonia, ayahuaski, nic tego nie zmieni, że trzeba po prostu do tej jaskini wejść, a żeby w ogóle to ciało zechciało do nas znowu mówić, czyli żeby nasza podświadomość i wewnętrzne dziecko zaufało nam, że może zostać usłyszane, to trzeba się zatrzymać. Mieć w życiu na to przestrzeń. Zaaranżować to każdego dnia, albo zadedykować specjalny wyjazd, tak? Ale mieć na to przestrzeń, zrobić w sobie. Bo po co mamy czekać na moment, w którym coś nas wykolei? Jak możemy sami, już teraz, śmiało, zapraszam, wszystko co trudne, proszę, to jest ten moment. Mogę to czuć. Dajemy przestrzeń, tak? Mogę to czuć. Nas nauczono, że jeżeli mamy coś naprawić, wyleczyć, to bierzemy pigułkę, raz, drugi, trzeci i mamy wracać zdrowi, szczęśliwi do swoich obowiązków. Natomiast te procesy, które w nas wymagają uwagi, spojrzenia, faktycznie one mogą być naszym procesem do końca życia. Ale to jest piękne. Co jeśli, nie? Liczymy nawet, że ja tu powiedziałem 3 lata, 10 lat i będzie moment, w którym to już jest to. No i rzeczywiście będą narzędzia, będzie mądrość i to wszystko sprawi, że będzie łatwiej, ale to nie znaczy, że nadal nie będzie momentów, w których jest beznadziejnie, w których jest ciężko i boleśnie. I to jest, tak jak mówisz, częścią życia. I to ma nam odebrać prawo do tego, żeby się śmiać albo być szczęśliwym człowiekiem? Kwestia perspektywy. No, jakie to jest dla was, tak? Być w takiej konfrontacji, że za kilka lat możesz kogoś stracić. Może się wydarzyć coś tak bolesnego, że padniesz na kolana. Jakie to jest dla ciebie, nie? Może teraz jesteś w takiej sytuacji. I złapać na to zgodę, poddać się temu, to naprawdę zwraca i dotyka samego źródła, tego, kim my jesteśmy. Tak. To, że to może zostać wyrażone, że to może zostać wyrażone, że to może tutaj być. I naturalnie wtedy, nagle, jak jest ta zgoda, pojawia się akceptacja, jakiś wielki gniew, albo niezgoda, frustracja, zaczyna się poruszać. Zaczyna czuć, że ma więcej miejsca w nas. Wow, mogę czuć frustrację jeszcze bardziej. Okej. Okazuje się, że nagle pojawiają się dreszcze, że więcej energii się pojawia w ciele. Ty żyjesz. Czujesz frustrację, gniew, złość, smutek, rozpacz. Ty żyjesz. Ty odreagowujesz. Masz rozpacz, żegnasz się z czymś. Jesteś wkurzony, wkurzona. Nie zgadzasz się na coś. Przecież te wszystkie symptomy ty sam stworzyłeś. Jakie to jest pomyśleć sobie, że ból głowy, ciężkie barki, cokolwiek czujesz, tak? Kontuzja w kolanie, cokolwiek u ciebie, że ty jesteś twórcą tego sygnału. Że to ty wysyłasz sobie informacje odnośnie sytuacji, w której jesteś. Co mówi tobie ten ból głowy, tak? A mówi? To jest konkretna informacja. To jest konkretna informacja. No, o tym, że albo się przekraczamy, bierzemy na siebie, tak? To są różne ruchy. Każdy element ciała odpowiada za konkretną relację. Strona męska, żeńska. Po prostu sam fakt, że możemy dać temu przepływać w ciele i obserwować, możemy się tak dużo dowiedzieć o sobie. Pokazują się obrazy, różne rzeczy, wspomnienia. O. Wtedy rzeczywiście można oddzielić to, kim my jesteśmy, a kim nie jesteśmy. Ile nagromadziliśmy przez życie przekonań, myśli na swój temat, właśnie wymagań, oczekiwań od siebie. A co gdyby tak
przestać od siebie oczekiwać, nie? Cokolwiek. Że ja mogę sobie nie radzić. Mogę nie dać rady. Jakie to jest? Samemu zrobić jest to w miarę łatwo. Oczywiście też wymaga to odwagi i takiej konfrontacji ze sobą, spojrzenia w lustro. Ale z drugim człowiekiem? Na przykład dla mężczyzny, żeby pójść do ojca i powiedzieć: tato, nie daje rady. Nie daje rady. Jak to? Pokolenie wstecz? Jak to nie dajesz rady? Będzie dobrze, wiesz, do przodu, nie? Okej, to jest fajny ruch, bo to jest męska siła do przodu, ale... Kurczę, no, mamy dużo tego ruchu, mamy bardzo dużo tego ruchu. Może najpierw... Pozwólmy sobie nie dać rady. Było mnóstwo momentów w życiu, kiedy nie dawałem rady. Ale w którymś momencie stałem. Może twój tata zacisnął zęby i po prostu poszedł do przodu. Łza poleciała, nikt nie zauważył. Ale my możemy, jesteśmy świadomi, możemy pozwolić sobie spokojnie to wypłakać. I nie będzie trzeba zaciskać zębów. Będziemy mogli wystartować jak rakieta. Bo będzie to takie, taka lekkość, że ja mogę oddychać, tak? Jest czas nocy i czas dnia. Czas smutku i czas radości. Czas pracy i czas odpoczynku. Kiedy ostatni raz odpoczywaliście? Właśnie, jak czy łatwo jest odpoczywać? Bo to jest temat, którym ja się aktualnie zajmuję. I tworzę też taki kurs. I myślałem... Kurs odpoczynku, nie? Ludzie pomyślą, że to jest jak jakiś... Jak zostać leniwym? Ludzie pomyślą, że to jest jakiś bezsens, że wszyscy potrafią odpoczywać. Idę do kawiarni i pierwsza sytuacja, wchodzi lekarz i coś tam mówi, a wracam z wakacji. I właścicielka sklepu mówi, ja to jadę na wakacje i trzeciego dnia dopiero przestaję myśleć o pracy. Czwartego dotykam jakiegoś relaksu, piątego już myślę o tym, jak się pakować do wyjazdu, nie? Lekarz mówi, no dlatego ja planuję zawsze 2 tygodnie, nie? Więc kurczę, człowiek współczesny potrzebuje 2 tygodni, żeby w ogóle dotknąć błogości. Takiego poczucia, o, jestem na wakacjach, jest miło, radośnie, nie? Jak wyglądałoby to życie, gdybyśmy mogli być w tym stanie w pracy? Między sobą, tak? Jakie to by było? Gdyby mieć taki dostęp do kontaktu ze swoim ciałem, że ja wiem, tak? Aha, tu w nogach troszeczkę. No dobra. Dam to sobie, puszczam z wydechem. Mogę się zatrzymać. Albo za długo siedzę w jednym miejscu. Pójdę na spacer. Tak. Czasami przychodzą trudne emocje, to się zamrażamy i mamy takie napięcie. Scrollujemy tego Facebooka, czy zjadamy posiłek i robimy to tak automatycznie. Zajadamy i to znowu jest odłożone na później. Bo coś zawsze jest ważniejszego niż my. A jak się czuje dziecko, które widzi, że jest mniej ważne? Tu się pojawia temat obecności. Czy ja mam uwagę? Czy ja obejmuję siebie swoją uwagą? Czyli swoją miłością? Nie potrzebujemy tutaj żadnej serdeczności, życzliwości do smutku czy różnych emocji. Wystarczy obecność. Takie proszę, zapraszam. Jestem. Jestem tutaj. Czuję. Tak. Tak, jestem przy tobie. To jest najpiękniejsze, co może być. Gdy ktoś płacze, jestem przy tobie. A jak wy się czujecie? Jak ty się czujesz? Czasami możliwość na przykład napisania komentarza, ale tak szczerze, złapanie kontaktu z ciałem, co tam się wydarza, ze świadomością, że inni to przeczytają, że część ludzi to zobaczy i to przeżyje to. Możesz zaryzykować i napisać naprawdę to, co się w tobie dzieje.
albo co ostatnio było dla ciebie trudne, zobacz, jakie to jest. Być widzianym, widzianą. Jak się z tym czujesz? Ja chętnie przeczytam. I myślę, że mnóstwo ludzi też, dlatego że dzieje się rzecz magiczna, kiedy wyrażamy, druga osoba nie z poziomu tego, co myślimy, kto ma rację, co jest atrakcyjne, ciekawe, nawet nie wiadomo, jak byłoby to ciekawe. Kiedy zaczynamy mówić o tym, co czujemy, tworzy się intymna więź. Taka relacja, w której zaczynamy czuć się bezpiecznie. Nie tylko wiesz, że ktoś mi imponuje, albo chce tu być, nie? Tylko, że się czuję tu bezpiecznie. Czuję się widziany. Tak. A ty jak się czujesz? Bardzo dobrze. A co w twoim ciele? Teraz? Sielanka. No, relaks. Teraz tak. To słoneczko dobrze zrobiło nam. Znaczy mi. A, przed nagraniem poszliśmy na słońce zaczerpnąć energii. Powiem ci, że ja na przykład czuję trochę wstydu. Dlaczego? Czuję, że mówię o czymś intymnym, że pokazuję się w miękkości, że pokazuję się w wrażliwości. Jest we mnie jeszcze jakiś program, który na skalę taką rodzinną, czyli globalną, czyli różnych ojców, dziadków i tak dalej, że to jest takie, no że wiesz, jak się pokazujemy w wrażliwości, to łatwo też może ktoś nas zranić, nie? To mam takie zaufanie, to jestem też w bezbronności. I dlatego tak się tego boimy. Tak. To ja się również obnażę, żebyś nie czuł się samotnie. Dzisiaj widzicie fragment mojego mieszkania. Takie jak zwykle, ale dookoła, za kamerką, w całym mieszkaniu. Słuchajcie, jest mega bałagan. Taki naprawdę, naprawdę bałagan. Jestem w nim i akceptuję go. I pozwalam sobie nie dać się wciągnąć w sprzątanie. Chociaż wiem, że nastąpi taki moment. Ale z racji tego, że właśnie zakończyliśmy sezon festiwalowy i jeszcze wiele rzeczy przed nami do zrobienia, ja sobie daję tutaj pauzę i pomimo tego, że mamy gości w domu, nie sprzątam. I też mnie szarpie. I też czuję taki fragment wstydu, bo co powiedzą, bo mama zawsze ma wysprzątane mieszkanie, siostra ma zawsze wysprzątane mieszkanie. Ale no to... A ja sobie pozwalam nie mieć. Bałagan. No to jest też taka cecha twórczych ludzi, nie? Że mają dużą tolerancję na chaos, dlatego że w tym chaosie się rodzi porządek. Ale ja lubię porządek. Ja się najlepiej czuję w porządku, kiedy jest wszystko poukładane. Natomiast no to jest informacja konkretna, która coś mi mówi. Ja sobie w tym jestem, widzę to, jak się czuję, jak to na mnie wpływa. Widzę, ile energii mi zjadało utrzymywanie porządku i jak bardzo uciekałam od siebie w tym sprzątaniu i jak bardzo wstawiałam siebie w roli bohaterki, bo sprzątnęłam, a jak bardzo się piętnowałam, bo nie sprzątnęłam i tam się tyle działo różnych poziomów. A to chyba nie o to chodzi, no nie? Dzięki, że się podzieliłaś, że się pokazałaś. No, rozumiem cię. To, co powiedziałaś o sprzątaniu, tu się rozwija nam temat między kontrolą a brakiem kontroli. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby kontrolować wiele rzeczy. Już samo nazywanie rzeczywistości jest próbą, naturalną próbą umysłu, który próbuje kontrolować, coś nazwać, zdefiniować. I rzeczywiście dużo jesteśmy w tym obszarze, to znaczy w głowie.
Nawet jak często zauważam sam po sobie, wchodzę w medytację, gdzie jest najwięcej mojej, gdzie jest najwięcej aktywności, nie? Nawet jak teraz zamkniesz oczy, no oczy, tu słyszymy, dużo tego używamy, nie? Mhm. Na ile sprawdzasz, jak tobie się teraz ze mną rozmawia w swoich dłoniach na przykład, nie? Mhm. Tam też jest częściej świadomość, tak, bo nimi gestykulujemy. Czasami przebieramy, ściskamy paluszki. Tak. Ale na ile na przykład rozmawiając teraz ze mną, jesteś połączona z brzuchem, z ciałem emocjonalnym, nie? Wiesz, ta uwaga tutaj, nie? To już jest rzadkie. To już jest rzadkość. I tak wstają ludzie do medytacji, siadają po dniu pracy i po prostu głowa tam, wiesz, buzuje na maksa. I to jest trudne, żeby w ogóle... Wspominamy o tym elemencie radości, który jest w medytacji, ale trudno jest, żeby się zrodziła tam ten uśmiech Buddy, czy ta życzliwość, kiedy ciało jest nierozciągnięte, nierozruszane, nie, wiesz, po prostu niewyrażone, te emocje nie są zobaczone, też niech płyną. Uwaga do bioder. To jest taka istotna kotwica, kochani, żeby po wydechu kotwiczyć uwagą i spływać na tym, na czym my w ogóle siedzimy. Czy ty w ogóle, wiesz, siedzisz teraz, nie? Czy masz świadomość, że tu okej, pupa, kanapa, uda, plecy, I zaczynam, wtedy dopiero wchodzi w relację, aha, czyli ja mam ochotę bardziej tak usiąść, nie? A nie jestem w gotowości, że teraz tutaj jest rozmowa, jestem dla was. Hej, ja mogę być też dla siebie trochę, tak, nie? Tak. I wtedy naturalnie rodzi się ta przyjemność. Taka prosta rzecz, prawda? Ja właśnie przed chwilą zmieniłam układ nóg, żeby było wygodniej i paluszki od stóp tańczą. I paluszki jest, tańczą. Jest. Wiesz, i to jest tak, że naturalnie, jakbyśmy, nie wiem, tak może jakbyśmy gdzieś na ulicy, na billboardzie zaczęli rozmawiać takie tematy, większość ludzi może powiedzieć, Boże, co ci ludzie nie mają coś lepszego do zrobienia, nie? A na przykład to, co mówię teraz, może uniknąć kontuzji, chorób, mnóstwa takich bolesnych rzeczy, nie? Taki prosty fakt, czy my mamy kontakt z naszym ciałem. To jest kotwica emocjonalna. Tak naprawdę serce. Czy nas do czegoś przyciąga, czy odpycha, a nie co my chcemy, czego my pragniemy. Spełnimy sobie te wszystkie pragnienia, atrakcyjne rzeczy, które są takie wow, takie ciekawe, fascynujące. Pralka z reklamy. Cokolwiek, wiesz, coś takiego, nie no, w tych czasach się promuje, nie wiem, że ktoś, jakaś gwiazda czy coś, że jakaś wycieczka, jakiś wielki dom albo super fajny samochód. I nagle się okazuje, że okej, am zjedzone i już, nie? Mam to, mam tamto. I nie ma radości. A wiesz, siadasz sama ze sobą, jest ten zachód słońca i kurczę, no skąd się bierze takie spełnienie? Ja miałem taką sytuację, bo tam zerwał mi się błotnik i trzeci dzień byłem w lesie, widzę, jedzenie mi się kończy. I tak poszedłem na spacer, na boso, bez koszulki i taki nie miałem się gdzie umyć, bo nie mogłem znaleźć czystej rzeki. Więc w ogóle śmierdziałem, miałem super tłuste włosy. Usiadłem na takim niestabilnym konarze, który mógł się zawalić. Usiadłem i myślę sobie, zimno mi stopy, zaraz nie mam co jeść. Co to ma być za sytuacja? I zacząłem śpiewać, nie? Zacząłem śpiewać, wzruszyłem się i zdałem sobie sprawę, że ja dokładnie tego właśnie chciałem. Chciałem być wolny. Że sytuacja, w której ja jestem, jest wynikiem wielu decyzji. Nie przewidziałem tego, jak to będzie chodzić wieczorami na boso i czasami w nocy. Trzeba się przychodzić większą ilością kocy. Ale za każdym razem kładę się, powietrze jest zimne, gdzieś znajduję taki wiesz, że muszę się ochronić przed tym zimnem, przed przyrodą. I za każdym razem się śmieję i się cieszę, bo czuję, że jestem żywy, że jestem u siebie, nie? Że po prostu robię coś, co mnie fascynuje. Mi się budzi ciało, zmysły, otwierają oczy, uszy, wszystko. Kontakt z drzewami.
będąc w naturze, to jest dokładnie doświadczenie, którego ja chciałem. Ale to nikt nie powiedział, że nie będę czasami śmierdział, będzie mi też ciężko, czasami będę głodny, tak? A jednak to doświadczenie tej radości jest warte tych kosztów. Tego, że nogi zmarzną. No ale przecież ja jestem dopiero, ja mam 2 miesiące w tym sensie, nie? Dopiero 2 miesiące mam w tej przestrzeni, w tym środowisku. Za kolejne 2 już będę śmigał, tak? Będę wiedział, ile jedzenia, jak zabezpieczyć się i tak dalej. Ale to jest dokładnie to, czego ja chciałem. Więc nawet jeśli jest mi zimno w stopie, nawet jeśli jest mi ciężko, to mi się chce, bo jestem u siebie. Bo jestem dokładnie tam, gdzie chciałem być. A nie robię czegoś, co ktoś uznał, że jest, że warto, albo że to mi da jakiś komfort, bezpieczeństwo, dobre pieniądze. Jestem naprawdę u siebie. I to jest fakt, który sprawia, że czuję się szczęśliwy. Będąc na przykład też ostatnio w życiu smutnym. Bo gdzieś tam rozstaje się z jakąś częścią mnie. Czyli następuje jakaś mała śmierć. Następuje śmierć i to jest śmierć, wiesz, wszystkiego, co nie dawało mi spełnienia, ale czego pragnąłem. Rozumiesz? Co mi się wydawało właśnie takie atrakcyjne. I wiesz, doskonale rozumiem. I to było ciekawe z poziomu intelektualnego, z każdego atrakcyjne. Ale tylko serce wie, która ścieżka jest nasza. I wczoraj do mnie przyszło na przykład, szedłem w lesie. Kurczę, no pomyślałem już chyba 10 raz w życiu, że by zrobić kurs leśniczego, nie? W ogóle. I tak patrzę w internet i myślę sobie, no co to za praca? Ale jak zacząłem szukać i czytać o pracy leśniczego, jakie są zadania i tak dalej, nie wszędzie, bo czasami tam się zabija zwierzęta gdzieś, ale w parku narodowym na przykład, nie? To ja miałem taką radość i takie szczęście, że się z tym w ogóle łączę, nie? To jest ta informacja. Czy coś nam daje radość, czy nie. Nie to poczucie komfortu, że tak, to jest właściwe, nie? I kto ma odwagę ruszyć, że tak powiem, z powołaniem, według planu swojej duszy, dlatego czekają wielkie skarby. Ale jest to ścieżka, która właśnie jest pełna takich potknięć, zakrętów. Wymaga ogromnej odwagi, ale my się musimy nauczyć w niej chodzić, bo całe życie byliśmy w odwrotnej sytuacji, tak? I zaakceptować to, że się przewrócimy. Tak, tak będzie na pewno. Tak będzie na pewno. Na przykład też ktoś przychodzi do mnie i mówi, ale ja tutaj się pojawia lęk, tak? I on się pojawia, no i będzie się pojawiał. Przecież to jest środowisko, którego w ogóle nie znasz. Przez 12 lat żyłeś według programów swoich ojców, pradziadków, którzy wybierali według konkretnych schematów, a ty chcesz z poziomu duszy coś zupełnie innego. I ta osoba cały czas wchodziła na ścieżkę z poziomu duszy i cały czas ją wywalała na stare schematy, bo nie była gotowa spotkać się z tymi lękami. Na szczęście nie musimy nic ryzykować, nagle zmieniać swoje życie, rzucać pracy. Możemy się zatrzymać i popatrzeć w to, czego naprawdę się boimy. I pozwolić się, za przeproszeniem, strać w gacie, po prostu pozwolić sobie na to. Bo się okazuje, że dalej jest coś więcej. Że tutaj czujesz, że umrzesz. No dobra, poddaję się. Poddaję się. Nie, przecież jutro mam do pracy, a ja wchodzę w depresję i w ogóle jak ja się czuję, muszę się pozbierać. No, to jest taki dylemat. Co jest śmiercią? A co jest życiem? Czy umrzeć w tym, że poddajesz się i ufasz swojej podświadomości, że to po prostu przeprocesujesz, poddajesz się i ewoluujesz wtedy? Czy idziesz znowu do tej pracy, gdzie nie chcesz, gdzie musisz się trzymać? To jest przykład pracy, ale to jest w relacjach, to jest na co dzień, tak? W wyrażaniu siebie, swoich granic, tego, co my chcemy.
jest taki przykład, którego doświadczyłam. Mianowicie budzenie się wcześnie rano bez budzika. Dla mnie największą zmorą dzieciństwa było to, że musiałam wstawać o określonej godzinie do szkoły. To, ja mam to samo. To czasami się pojawia nawet w koszmarach sennych, że mnie mama budzi i muszę iść do szkoły. Słuchajcie, jakie to musiało być dla dziecka traumatyczne, skoro w dorosłym życiu mi się to nadal pojawia. I w pewnym momencie zrozumiałam, że ja tak nie mogę, nie chcę, w związku z czym będę się budziła wtedy, kiedy mój organizm stwierdzi, że chce. Piękne. I tak sobie poukładałam życie, że faktycznie mogę. I piękne jest to, że czuję, jak moje ciało się regeneruje, bo zostało nadużyte przez właśnie pracoholizm. I teraz budzę się coraz wcześniej. Tak, na początku jest taki etap, że raz się budzisz o 9, raz o 11, jest różnie, nie? A potem w pewnym momencie wskakuje się zegar biologiczny, się budzi. O, ktoś, no jest taka, o, podświadomość się cieszy, o, jest przestrzeń na mnie, czyli ufam, nie będzie żadnego zmuszania. I wtedy ono śpi i na inny sen jest inna zupełnie jakość snu. Sen. W ogóle jakie to jest ważne, żeby się o odpowiedniej porze położyć i dać szansę ciału, by mogło w ciągu kilku godzin właściwych z trybem ziemskim zregenerować, wypuścić o odpowiedniej porze hormony, zregenerować się, ponaprawiać, żeby nie najadać się przed snem, żeby ciało mogło się skupić właśnie na naprawianiu się, samouzdrawianiu, a nie na trawieniu. To jest, słuchajcie, takie... Tu powiedziałaś o uzdrawianiu. Tak. No, tak jak się edukuje, sen, czas snu jest najważniejszym, jest ważniejszym duchowym procesem niż to, co się dzieje na jawie. Tam się dzieje cała komunikacja między naszym wyższym ja poprzez podświadomość. Także jakościowy sen, no to jest wow, no między 23 a 4 w nocy bodajże ten jest najważniejszy ten czas, ale to znaczy, że o 23 już jesteśmy w głębokiej fazie. Czyli dobrze jest pójść spać o 22, a żeby zasnąć. Tak. Z rytmem dnia, no, gdy robi się ciemno. Tak. Miałam taką sympatyczną przygodę z moją podświadomością podczas czytania Biegnącej z wilkami. Jest tam taka bajka, w której chyba... O, nieważne jak miała bohaterka na imię. W każdym razie jest taka bajka, która za pomocą symboli pokazuje nam, jak podświadomość podczas snu realizuje nasze prośby i sama wykonuje bardzo mozolną pracę, której za dnia byśmy raczej nie wykonali tak szybko, jak ona może to zrobić podczas jednej nocy, właściwie 2 godzin. Ja czytam sobie o tej bajce, mówię, No i moja podświadomość zrobiła mi tak, że tej samej nocy włączył mi się świadomy sen. Bardzo wyraźnie widziałam, co tam się mi śni. Wszystkie elementy snu zapamiętałam. Sen się skończył, nastąpiło przewinięcie do początku i jakiś wewnętrzny głos mi powiedział, a teraz uważaj, teraz wyjaśnię ci, co tak naprawdę się zadziało w tym śnie. I głos zaczął mi opowiadać, kto co symbolizował w tym śnie, jakie procesy zostały uruchomione, co zostało w moich traumach naprawione, wspomnieniach. I słuchajcie, ja rejestrowałam to wszystko umysłem świadomym. Obudziłam się rano zmęczona, wszystko pamiętałam. I gdzieś tam w tle mojej głowy było takie hi, 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 hi. Że moja podświadomość pokazała mi, że ona naprawdę pracuje. Od tego momentu przed snem już tak z pełnym zaufaniem
od czasu do czasu proszę ją, żeby coś dla mnie zrobiła. Przewodnik się pokazał. Piękne. No. Tak, to wymaga odwagi, żeby taką w ogóle podjąć decyzję, nie? Bo to jest zawsze, no ryzykujesz to, że możesz się właśnie rozsypać, gorzej czuć, nie? Dotkniesz tego dyskomfortu, ale piękne ryzyko. Jeśli możemy wzrosnąć, jeśli może być nas więcej w tym życiu, jeśli możemy żyć bardziej prawdziwie, no co, tak może być, co może być bardziej ważnego od tego, żeby być prawdziwym? Przy czym w tym wszystkim odkrywamy, jak jesteśmy wspaniali, jaką mamy doskonałą konstrukcję. I to nie tylko ciało, ale każda nasza... Jak to nie trzeba przeszkadzać, tak, nie? Jak jest to poddanie, zgoda, czyli tak mówisz, w śnie, budzeniu się, kiedy czuję, jedzeniu, kiedy czuję. Okej, są różne szkoły i wiedza, nie? A jeść to, co czuję. Chyba ci przerwałem. Nie. Nie, my sobie tak płyniemy. A, okej. Okay. No tak ręka jakby coś chciała powiedzieć. Nie, tak... nie, wiesz, nie trzymał to swoje ciało cały czas. No tylko mureczki. Ciekawiło mnie to, co tam. Okej. Okay. No, ciekawe. Także... Jest wsparcie, bardzo wspierające takie. No tak. Takie jest. Ja, moja rączka. Dobrze się z tym czuję. Wiesz, ja tak pracuję z ludźmi właśnie, po prostu często poprzez dłonie, bo jak się spotykam z kimś jeden na jeden, na żywo, to wtedy mamy całe ciało i palce i możemy wchodzić w te symptomy, możemy upostaciowić lęk i wejść z nim w relację, tak? Ale same dłonie już bardzo dużo mówią. No, także no, są taki gest, no piękny gest. Unia, pojednanie, Renaty akurat, z otwarciem. Z otwarciem na siebie i na kontakt ze sobą. Pięknie. Jesteś przy sobie. I to jest cudowne. Życzę tego każdemu z nas, bo w momencie, wyobraźmy sobie, że nagle wydarza się w życiu Peli coś takiego, co jest trudne, co zrywa kontakt. Wtedy, gdy nie chcesz być blisko siebie, nie masz na to przestrzeni, okej, okay, po prostu zajmę się czymkolwiek, tylko nie tym. No to już żeńska część się oddziela od męskiej. I po prostu nie mogę czuć. Nie mogę czuć. A to jest powtarzający się schemat, że kobiecość jest spychana. I kobiety to poczuły. I zamiast powiedzieć, nie, my tu możemy czuć wszystko, to duża część jakby... Tendencja stała się taka, że nie my damy radę. No, tak. My mamy równe prawa, możemy być tak samo silne. I oczywiście mamy równe prawa. No, absolutnie. Ale mamy zupełnie inną relację. Kobiecość i męskość to jest totalnie inna relacja. Mamy inny poziom sił, inne zdolności i możemy sobie nawzajem służyć. Wtedy rzeczywiście to działa. Nie? Tak, bo zobaczcie, co się zadziało. Bo kiedy kobiety, bo to sytuacja archetypicznie jest taka, że kobieta, faceci po prostu padli na kolana, tak, po wojnie. Nie było ich. I wszyscy mężczyźni krwawią. Nie mają odwagi mówić o tym, że czują słabość, że się boją, że boją się, że nie zarobią, boją się być wrażliwi, uczuciowi, są twardzi, jadą tam z celem i muszą utrzymać tą rodzinę. I piją alkohol, żeby zagłuszyć. Na przykład cokolwiek, czy palą jointy, czy włączają telewizor i ich nie ma, tak? Nie ma dla rodziny, po prostu jest gdzieś odklejony, bo to daje mu taką ulgę, tak? Chwila, taki reset głowy. Więc facet jest na poligonie. I co wtedy kobieta może zrobić? W sensie on tam gdzieś leży i krwawi. I wtedy ten ruch kobiecy jest taki, że ona bierze i robi. Ona bierze te narzędzia i ona robi, bo wie, że ktoś to musi zrobić. I to jest straszna rzecz, bo on nie wstaje. Ona robi, on nie wstaje. Bo w polu jest, ona bierze za męskie, tak? A bardzo ważne jest to, że oprócz tego, żeby podejść do tego mężczyzny, no i on trzeba mu dać przestrzeń na to, żeby on siebie opatrzył i powoli wstał. Na początku może nie dawać rady z tym zarabianiem w ogóle. Potrzebna jest na to przestrzeń. Ale przede wszystkim kobiecość
żeby została w kobiecości. A tu liża. Ona nie robi. Ona może jak chce, swoje, tak? Ale ona może być, ona może odpocząć. I ta metafora kobiecości, męskości jest w każdym z nas, że możemy działać w życiu, działać, ale to działanie będzie natchnione i pełne takiego nektaru i woli życia, jeśli mamy tyle samo przestrzeni na odpoczynek, uczuciowość, spontaniczność, czucie, intuicję, bycie, po prostu bycie. Jestem i to wystarczy. Wracając do kobiet jeszcze, no, tak chciałabym przypomnieć o tym, w jakim miejscu teraz większość kobiet tkwi. Bo nie dość, że spełniają rolę kobiecą, są matkami, wychowują dzieci. Jeszcze niektóre z kobiet z nas gotują posiłki, sprzątają dom, robią to, co męskie, czyli chodzą do pracy, zarabiają pieniądze, czyli mają podwójne bagaże na własnych barkach. A gdzie są tak naprawdę one? To prawdziwe ja. Weź mi powiedz, możesz być słaba, nie? No. Jak ona może być słaba, jak ona ma tyle obowiązków i zadań? Ale na szczęście przemiana zaczyna się od rzeczy drobnych. Od tego, że mamy to 5 minut, 10 minut, które może się wydarzyć kilka razy w ciągu dnia. Że się zatrzymujemy i nagle ta energia w kobiecości zaczyna płynąć i nagle zaczynają się pojawiać mężczyźni, którzy chcą pomagać, którzy chcą wspierać, bo my się otwieramy na to przyjmowanie. Dopiero gdy wylądujemy i mam po prostu ja już nie mogę, poproszę, potrzebuję, żeby mi coś pomógł, po prostu ja nie mogę, ta pomoc przyjdzie. Ty zasługujesz na tą pomoc. Jeśli to wiesz i czujesz, zasługuje na wsparcie. Mi może być lekko, tak? To ona się będzie pojawiała. Wiele kobiet nie potrafi przyjąć tej pomocy, bo zjawiają się mężczyźni, którzy oferują pomoc. Wezmę pani walizkę. Nie dam radę. Mówię to z własnego doświadczenia, ponieważ no, trochę trzeba było czasu, żebym nauczyła się z wdzięcznością i serdecznością przyjmować tą męską pomoc. Bo przecież jak to, tak pokazać słabość? Że ja nie dam rady? No właśnie, no powiem ci, że dla mnie to się stało teraz taką podróżą wewnętrzną, że właściwie z każdej okazji, w której mogę, daję sobie na to możliwość. Fakt, że teraz mogę tutaj się pokazać taki w delikatności, to mi ogromnie dobrze robi. Jako męskości. Że mogę być w subtelności, że mogę być czuły. Dla siebie, w kontakcie, nie? Przy was, czuły. I wiem, że jest mnóstwo mężczyzn, którzy też potrzebują sobie na to pozwolić. Jedni powiedzą, jedni może mnie ocenią, nie wiem co tam pomyślą sobie, inni pomyślą sobie, no może jest to ciekawe, ale w ogóle jakby inni zareagowali, tak? I nie powiedzą, ja wiem, że to jest ciekawe, może się ośmielę, nie? Że mężczyzna może być kobiecy i kobieta może być męska, to może być w przepływie, to jest unia, to jest święta unia. Kiedy ty jesteś kobieca i męska i ja to samo. Ja mogę się opiekować dziećmi, ty możesz iść do pracy i nawzajem. Mogę używać piły do cięcia drewna. Oczywiście, ale jest pewien porządek świata. Że tak jak powiedziałaś, to mężczyzna szedł, wychodził, była inicjacja, czy polował, czy zbierał. To jest ruch męski. I trzeba to uszanować i dać przestrzeń tym mężczyznom. Ale na razie jesteśmy w takich czasach szczególnych, kiedy ci mężczyźni potrzebują
odpocząć. My wszyscy potrzebujemy odpocząć i zatrzymać się na chwilę, żeby po prostu te wulkany wszystkie nie powybuchały zaraz, bo gniew jest ogromny, tak? To może zacznijmy od 5 minut dziennie, żeby pooddychać sobie, bo nam tutaj może się łatwo mówić o tym, że ach, nie muszę nastawiać budzika. Ktoś inny, kiedy to usłyszy, pomyśli, ale jak to? Wyobrażasz sobie, kobieto, co by się stało w moim życiu, gdybym nie poszła o odpowiedniej godzinie odprowadzić dzieci do szkoły, do pracy? U mnie te procesy trwały wiele lat, przygotowania się do tego, żeby sobie pozwolić na takie życie. Najpierw sobie stworzyłam obraz tego, jak chciałabym, żeby moje życie wyglądało. Chociaż to też nie było takie proste, bo chyba zaczęłam od tego, czego nie chcę w życiu. Potem zaczęło dopiero się pojawiać to, co chcę, bo to wcale nie było takie oczywiste. Tak jak powiedziałeś, wiele chcieństw jest po prostu gdzieś tam zaprogramowanych w mojej głowie, że to mi da szczęście, a wcale nie dawało. I w momencie, kiedy albo zanim powstanie ten obraz tego, co chcemy, po prostu dajemy sobie przestrzeń na oddech. Na 5-minutowe zatrzymanie to już jest bardzo dużo. Nasze wewnętrzne dziecko będzie przeszczęśliwe. To prawda. Zwłaszcza... Potem się pojawią kolejne rzeczy. Tak, zwłaszcza, że to wiedzenie rodzi się z niewiedzenia. Trzeba nie wiedzieć najpierw, żeby się dowiedzieć. Trzeba sobie stworzyć tą przestrzeń tej otwartości, że odpuszczę wszystko to, kim myślę, że jestem, wtedy mogę się stać, kim mogę być. Ta potencjalność, tak? Tak, tak, rozumiem. Słuchajcie, wielkim zaskoczeniem dla mnie jest to, że te wakacje spędziliśmy żyjąc niemalże po nomadzku, w namiotach, jeżdżąc po festiwalach. W pewnym momencie się okazało, że puszczamy fajną muzę, więc... Były tańce. Tak, więc plan jest taki, żeby zacząć DJ-ować. Wow. Tak. I na to nigdy bym sama nie wpadła, gdyby nie sytuacje, które się wydarzyły, bo zrobiłam coś w ogóle wbrew wyobrażeniom moich rodziców. Mam 44 lata, jeżdżę ze straganem, ściuszkami ufologii z Binką odnajdujemy w tym naprawdę niesamowitą radość. To, że możemy się spotykać z ludźmi. Potwierdzam to. Jak byłem na festiwalu, tam cały czas się działo pozytywnie i wesoło. Tak, że podchodzicie do nas, że wspiera mnie Tomek w tym wszystkim. I on też ze swoją przestrzenią Human Design tam się odnajduje. Czyli robimy coś razem. I to daje naprawdę tyle radości. Męczące jest, jak nie wiem. Ale to jest inny rodzaj zmęczenia. To jest takie... To jest mój ciężar, nie? Tak. To jest mój ciężar, który łatwo mi ponieść. A już brać na siebie schemat matki, ojca czy kogoś, to już wszyscy to znamy. Gdzie jesteśmy w miejscu, w którym nie chcemy być, nie? Na razie od razu energia w dół spada, nie? Jest tak, no. Tu też widać fajnie, jak nam się właśnie te energie męskie i żeńskie układają. Tomek zadbał o to, żebyśmy z Babiną spały w odpowiednich warunkach pod namiotem, ale na jakiejś tam wysokości. Rozkłada nam namiot na przyczepie. W ogóle śpimy prawie, że w pałacu namiotowym. więc to nam to bardzo, bardzo tak obrazuje, jak można szczęśliwie egzystować właśnie obserwując tą energię męską, żeńską, dając im odpowiednie przepływy. Tak. Prawda. W swojej wewnętrznej pełni.
A co będzie dalej? Cóż to wie? Dalej będziemy odkrywać. No właśnie, no dla mnie to też jest, wiesz, wielka niewiadoma. Ja wiem, że chcę kupić potężną ziemię. Chcę, żeby tam było miejsce na wielu ludzi, żebyśmy tam byli razem. To też jest projekt dla mnie jako młodego człowieka tak duży, że dorastam do tego. Mm-hmm. Zdecydowałem, że jadę, a widzę, już całe życie mnie prowadzi. Mm-hmm. Już mówi, droga nie będzie taka, droga będzie tu, a tu się nauczysz tego, a tu tego. Tam jeszcze stracę to, tu uzyskam coś innego i wiesz, i po prostu to się dzieje. Mm-hmm. To się dzieje teraz. Czasami jest tak, że na realizację pomysłu czeka się kilka lat, a czasami niespodzianie pomysł realizuje się. Oczywiście. Prawie, że natychmiast. Oczywiście. I to też jest normalne. I tak czy tak, jeśli jesteśmy na swojej ścieżce, jest to zaufanie, mm-hmm. że jestem we właściwym miejscu. Mm. Mm. Jestem we właściwym miejscu. Mm. Czyli na początek oddychamy. No jak widzisz, ja z tego korzystam, bo to co najpiękniejszego mam ode mnie dla nas, to jest właśnie obecność. Uczymy się odpuszczać. Tak. Patrzymy, co w ciele się dzieje. Nie tylko co myślimy, ale co nam mówi nasze ciało. Wielka mądrość, potężna. Wielokrotnie większa niż inteligencja naszej głowy. No. Nasze kochane ciało. No i można czasami po prostu w ciągu dnia, idąc gdzieś z jakimś celem, nawet do sklepu po jedzenie, zatrzymać się w tym miejscu, teraz. I znaleźć w sobie zgodę, jakbym nigdy już nigdzie nie miał iść. I zostać na lata w tym miejscu. Ja tak robię, wiesz, regularnie, że gdzieś idę i nagle zatrzymuję się. I widzę ten sklep, tą klamkę, te drzwi. I mam takie, ojej. I całe stworzenie i nagle, wow, jaskółki, dźwięki, przyroda, czyjś uśmiech, czyjeś trudne emocje. A ja to wszystko mogę objąć. I jestem. Jest to nieopisane uczucie jedności ze światem i takiego poczucia, że jestem tym życiem. I to się nie wydarza w żadnym celu, pragnieniu. To się wydarza w tym momencie. Pamiętam takie momenty, kiedy fanatycy gier komputerowych bardzo ekscytowali się tym, że gry nabywały takie realne obrazy. Że już nie było tej pikselozy, że 3D nie było takie kwadratowe. I cieszyli się z tego, że mogli być tu i teraz w tej wirtualnej przestrzeni. Ale w momencie, kiedy się zatrzymamy, widzimy tą naszą, po części też trochę wirtualną przestrzeń, ale ona jest tak doskonała. Widzę tam, tak jak mówisz, jaskółki, gąsienice, zapachy. Wszystko ruch. Ujawnia. Ten moment ujawnia wszystko, co jest. Cokolwiek jest w tobie. Gdy się zatrzymasz, poczujesz. Może to być ból, może to być drętwienie. Ha, tak jak mówisz, jak wszystko zatrzymanie na tyle głębokie, że jest ta zgoda i wszystko puszcza, no to nagle się okazuje, że to jest bajka, że to jest coś pięknego. Ach, wiesz co przypomina mi się? Takie moje głębokie duchowe doświadczenie, miałem 4 lata. Umarł stryjek, brat dziadka. Umarł na moich oczach. O. Miałem 4 lata, on szedł z butelkami takimi z gazem. I po prostu upadł, był pijany chyba. Upadł i uderzył głową w ziemię. I rozlała się krew. Był zachód słońca, taki złocisty. Potężne topole, które tak szumiały listkami. I ten szelest,
Ja patrzyłem na tą czarną krew. Na ten moment miałem 4 lata. Nie wiedziałem absolutnie nic o śmierci. To było tak piękne doświadczenie. Takie poczucie jedności, podniosłości tego momentu, że ta dusza zdecydowała dokładnie w tym momencie. Ja po latach, jak wracam do tego wspomnienia, pamiętam, jak zachowywał się wiatr. Jak ja czułem, że jego dusza odchodzi i byłem tak szczęśliwy jako 4-letnie dziecko. Zachwycony potęgą życia. Naszą nieśmiertelnością. Jego doświadczenie. Stop. Lecimy dalej. I ten dźwięk butelek z gazem metalowych, które turlały się po betonie, nie? Taki specyficzny. Ja wtedy po prostu czułem... Mam gęsią skórkę. Czułem i słyszałem wszystko razy 1000. Byłem otwartą percepcją. Nie zapomnę tego momentu. I ten, jak i wiele innych, ale przypomina mi o tym, kim jestem. Śmierć może wydarzyć się w każdej chwili. W każdej chwili możemy stracić wszystko. A więc czy żyjesz w zgodzie ze swoim powołaniem, z tym, kim jesteś? Czego, co jest dla ciebie naprawdę ważne? Jak wypiszesz sobie wszystkie swoje marzenia, priorytety, zobacz te pierwsze 3, jakie to jest trudne ustawić sobie z tych 20, co jest naprawdę ważne. Najważniejsze. I iść w tą stronę. Bez czego nie jesteś w stanie żyć. Co kochasz całym sercem. Wiesz, niektórzy wiedzą, ale dużo jest osób, które otworzy oczy. Kurczę, no nie wiem, tak? Nie miałam czasu na to, żeby w życiu to poczuć. Teraz masz czas. Teraz masz czas zajrzeć w ciało, poobserwować świat, jak ci ludzie się zachowują, jak ci... Kogo podziwiasz? Co cię zachwyca? Dlaczego? W sobie. Jaki aspekt ta osoba reprezentuje w tobie? Nie masz w sobie nic, czym nie jesteś w stanie cię zachwycić, co nie jest w stanie cię zasmucić. Wszystko, co cię porusza, jest o tobie. I za tym poruszeniem, za tym wzruszeniem podążałbym. Wiesz, że na wiele osób będzie odkrywało w sobie w tym momencie to, że dają się złapać różnym bagikom informacyjnym, tak, które zabierają uwagę. No. Jaki szum żyć w mieście. Ja przepraszam was, ale każdy ma swój czas. Nie? Jest taki moment wrażliwości, no muszę to powiedzieć, jest taki moment wrażliwości, że już nie jesteś w stanie żyć w mieście. Można je odwiedzać. Miasta są super, są wiesz, dużo energii, ale... No. Nie dajcie się złapać tym babikom. Nie karcie. Wiecie, o czym mówimy. Niewiele potrzebujemy bardzo. Tak. W naturze wszystko jest oczywiste. Myślę, że też takim bardzo ważnym porównaniem będzie, i to może zrobić każdy, nieważne jak jest zajęty, czas, który mamy spędzić przed telewizorem, spędźmy w parku. Taki moment, że idziesz do parku, siadasz na ławce. Okej, no trochę obserwujesz ludzi. Gdzieś tam uwaga lata wokół. Można złapać tą uwagę i tak do środka. Co we mnie? Jaki ja jestem? Jak ja się zachowywałem, jak miałem 4 lata, 8, 12, jakim dzieckiem byłem, na co reagowałem śmiechem. Warto wypytać rodziców o takie rzeczy, naprawdę. Ostatnio rozmawiałem ze znajomą i mi powiedziała, no ja bardzo mało wiem o swoim dzieciństwie,
Wiem, że się ciągle potykałam i że dużo płakałam. I taka mądra dziewczyna, kłaniam się, Iza, mówi: dużo się potykałam, czuję, że miałam bardzo rozbudzoną wyobraźnię i dużo byłam w marzeniach, więc ciągle potykałam się o rzeczy. Jak pięknie. A potem mówi: dużo płakałam, byłam bardzo uczuciowym dzieckiem i bardzo wrażliwym. Ile się można dowiedzieć o sobie, w zależności też od perspektywy patrzenia. Piękne. Tak sobie rozmawialiśmy o dzieciństwie właśnie. Tak, i to się zaczyna właśnie, często rozwój zaczyna się od powrotu do tych pierwszych momentów. Bo tam karty już są rozdane. Dawien dawna było tak zwane rozpoznawanie swadharmy, czyli tego, jakie masz powołanie. Patrzył na ciebie szaman, uzdrowiciel, mistyk, tak? Patrzył w twoją astrologię i widział: okej, on jest od tego, wiadomo. I dziecko się od razu kształtowało w swojej dziedzinie, od razu. Nie było to żadna kontrola, była wolność, ale od razu na swoim miejscu. A teraz mamy wszystko pomieszane. Wszystko jest pomieszane, no i cóż, no i taki jest punkt wyjścia. Młode dusze są teraz, tak ciekawe porównanie, młode dusze na stołkach akademickich, stare dusze gdzieś w gnozie, mistycyzmie, siedzą w jaskiniach, chowają się, wiedzą co za czasy. Takie to jest, że kiedyś, że panowie teraz są w undergroundzie, a siła robocza u władzy. Takie mamy czasy. Są ciemne i jasne wieki. Powstajemy w swoim tempie. To też jest potrzebne. Uczy pokory. I wcale nasze czasy nie są wyjątkowo złe, ani wyjątkowo dobre. No właśnie. Po prostu są nasze. Dzięki. Jest pełny potencjał możliwości. Możemy, tak, co chcemy. Wszystko zależy od nas, co my sobie tak naprawdę stworzymy. Mamy tło i to, co wybierzemy jako priorytet w serduchu, będzie w naszym życiu się objawiało. A żeby spotkać się z tym, co w sercu, zapraszam Was do odpoczynku. Tak. Do tego momentu, kiedy nie jesteś poruszany, wzruszany, tak jak wzrusza się glebą, i trzeba zasiać nasiona. Jest ten moment kiełkowania. On wymaga czasu. Nieprzeoczmy go. Odpoczynek. Pozdrawiam Was serdecznie. Miło mi tu było być i ściskam Was ciepło. Dziękujemy, że byliście z nami i płynęliście z nami. Dziękuję, że mogę czuć. Do zobaczenia. Pa. Witam serdecznie. Z tej strony Dawid Okoński. Minął już jakiś czas od wywiadu. Oboje stwierdziliśmy, że warto się podzielić tym, co jest aktualnie. A ten czas odosobnienia, bycia w kruchości i pozwolenia sobie na to, jak zawsze, doprowadził do pełnego rozkwitu mocy i sprawczości, którą teraz odnajduję, rozglądam się i kalendarz jest pełen niesamowitych wydarzeń. Wspomnę i przekieruję do linku. A wśród nich są 5 cyklicznych kręgów męskich w dziczy, w lesie, ogień, watacha, psychoterapia, praca z ciałem, 2 prowadzących. Zapraszam. Jest tak duże zainteresowanie, że możliwe, że powstanie pierwszy w Polsce festiwal dla mężczyzn. Ojciec, dziady, ojcowizna, serce. Płonące męskie, gorące męskie serce. Jestem w domu zwanym Słońcem. I tutaj oraz w innych miejscach będzie się wydarzała od marca, tak jak te kręgi. 5 kręgów cyklicznych pod rząd od wiosny ruszają, zapisy w linku. Tak też Szkoła Śnienia, laboratorium teatralne i filmowe, które mam przyjemność poprowadzić z pozycji ucznia, gdzie nauczycielem jest wyższa jaźń. Eksplorujemy poprzez ruch, taniec, pracę z głosem,
I ze sceny schodzimy do ludzi, sprawdzając, czy osoby wrażliwe mogą samodzielnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i społecznym i ucieleśniać to, co duchowe, materii, odpowiedzialnie, z wszelkim wsparciem kreatywności. Dokładnie. Za kilka tygodni wylatuję i zostawiam Polskę na 3 miesiące, aby w samotni przygotować się na te wyzwania. To, co chcę zostawić, to bezpłatne medytacje, które przygotowuję. Jedna z nich już dostępna. Zapraszam na stronę na Facebooku, a później będzie kurs online. Także bądźmy w kontakcie, będzie się wiele działo. Już teraz są inne propozycje, tak jak tutaj w domu są koncerty, idea na festiwal na ten rok. Dużo się będzie działo. Zrobię co w mojej mocy, aby przygotować genialny materiał z wysp, jaskiń, w których będę przebywał przez następne 3 miesiące. Póki co pozdrawiam z tego miejsca. Pozdrawiam dom zwany Słońcem. Już nawet w ten weekend i w następny dzieją się tutaj fajne rzeczy. Będę informował na Facebooku. Pozdrawiam kupę chrustu. Dziękuję, że jesteście, inspirujecie mnie i stawiacie mnie do tego, żebym robił i wyrażał się swobodnie, szczerze i autentycznie. Pozdrawiam ciepło. Pa. Trzymajcie się wszyscy.